Zatem witamy w Zgierzu i opowiemy sobie o początkach industrializacji w Polsce, bo to się wiąże również z powstaniami. Etos pracy w Polsce nigdy nie był ceniony. Warto było być bohaterem, umierać za ojczyznę, powstańcem, natomiast pracować, wytwarzać, nigdy w historii Polski nie było to zbyt cenione. I tutaj jest niezwykle interesująca sprawa, jak w celu ratowania polskości trzech panów wymyśliło plan, żeby zindustrializować Polskę. To byli bardzo ciekawi panowie, ponieważ Łódź oraz wszystkie osady przemysłowe związane z włókiennictwem w Polsce, było już około 200, było jakby cudownym dzieckiem powstałym na skutek Kongresu Wiedeńskiego, rozpadu Polski i próby zachowania elementów naszej kultury. I tutaj trzech panów, Drucki Lubecki, Rajmund Rembieliński oraz Stanisław Staszic, wymyśliły sobie koncepcję, że skoro cała Europa Zachodnia jest zniszczona ponad stuletnimi wojnami, i nie ma tam chleba, a w Polsce jest chleb, a nie ma przemysłu. Żeby to jakoś połączyć, żeby zaprosić przemysłowców z krajów Europy Zachodniej tutaj do Polski, tak żeby zaczynali nas uczyć, jak wytwarzać tkaniny, których no po prostu był wtedy deficyt zarówno w Polsce, jak w Królestwie Polskim, jak i w Cesarstwie Rosyjskim. Bo nie zapominajmy, że w latach 20. XIX wieku Polska, która utraciła już totalnie na odzyskanie niepodległości razem z upadkiem Napoleona. Część Polski tutaj, gdzie się znajdujemy, czyli Zgierz, znalazła się w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego w Królestwie Polskim. I jak ta koncepcja wyglądała, ponieważ to było jedno z niewielu cudów ekonomicznych w historii naszej państwowości, który naprawdę zadziałał. Zadziało się tak, że trzeba było coś zaoferować tym osadnikom, którzy mieli przyjechać z krańców Europy tutaj do Łodzi, bo to nie było takie do Łodzi i do Zgierza, to nie było takie proste, ponieważ nie było internetu, nie było telefonu, nie było kontaktu i ci ludzie musieli porzucić wszystko, co mieli, zabrać cały majątek, żony, dzieci, krowy, warsztaty i udać się tak naprawdę na koniec świata. Zatem co im zaoferowano, żeby ich chciało w ogóle przyjechać tutaj? Zaoferowano im pracę, zaoferowano im kredyty, których nie trzeba było spłacać przez kilka lat, a czasami mogły być zupełnie umorzone. I to, co jest w sumie najciekawsze, oprócz materiałów budulcowych, to, że oferowano im gigantyczny rynek zbytu, który był pozbawiony ceł, czyli wszystkie swoje produkty mogli sprzedawać na niezwykle chłonnym rynku rosyjskim, a także chińskim. I to było tak naprawdę klucz do owego sukcesu. I z całej Europy zaczynali zjeżdżać, najpierw tutaj do Zgierza, później do Łodzi, Ozorkowa i innych mniejszych miejscowości, bo tych miast było przemysłowych około 200, zaczęli zjeżdżać rzemieślnicy, musieli zdać egzamin, dostawali taki domek, w którym mogli pracować, postawić swoją manufakturę i zaczynali wytwarzać tkaniny. Tu ze Zgierzem łączy się głównie przemysł sukienniczy, czyli tkaniny wełniane. I na początku były to maleńkie zakłady, głównie rodzinne, gdzie krosna pracowały i maszyny przez 24 godziny na dobę. Czyli 10 godzin pracował tatuś, później pracowała mama, później dzieci, tak żeby to miało jakiś, żeby to się po prostu kalkulowało. I trzeba było przejść, jako że już mieliśmy koniec lat 20. XIX wieku, na maszyny, które będą bardziej wydajne. Wszystkie miasta rządowe, wszystkie miasta przemysłowe zaczęły inwestować w większe fabryki. Pierwszym większym fabrykantem, z którym Zgierz zawarł umowę, był pan Zachert, który przyjechał do nas z Nadrenii i ów pan zaczął tworzyć pierwszą dużą przemysłową fabrykę sukna. Fryderyk Wilhelm Zachert, który tutaj przyjechał i założył większą fabrykę, zaczął również zapraszać do siebie listownie innych mieszkańców Nadrenii i jednym z nich był właśnie Christian August Moes, który przyjechał do Zgierza w 1829 roku i zaczął praktykować w fabryce swojego przyjaciela. Oczywiście miał marzenia o własnym interesie, które mu umożliwiły pieniądze, które wniosła w posagu jego przyszła żona,
i wystawili oni fabrykę sukna, bardzo szybko z bratem, który tutaj również przyjechał, fabrykę, która produkowała głównie wełniane i papierowe tapety. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ przemysł włókienniczy, czego nie zawsze sobie uświadamiamy, bardzo wiąże się z przemysłem papierniczym, ponieważ z resztek przy produkcji włókna można było produkować papier, ponieważ to też i jedno celuloza, i drugie celuloza. Zatem produkowano ciężkie wełniane tkaniny, które do Rosji wysyłano, obijano nimi meble, tapety, a także troszeczkę cienkiego sukna na suknię dla pań. W Zgierzu w 1813 roku urodził się Ksawery Markowski, który później wyjechał w wieku lat 30 do Koroszy. Pochodził on z rodziny bogiej szlachty, i pracował w fabryce należącej wcześniej do Zacherta, a później będącej w posiadaniu rodziny Moesów. Fragmenty zabudowy fabrycznej Zgierza możecie zobaczyć tutaj za plecami. I Ksawery Markowski musiał udać się do Choroszczy, ponieważ w wyniku powstania listopadowego w 1830 roku jedną z represji, które wprowadzili Rosjanie, było wprowadzenie ceł na produkty wełniane, co spowodowało problem dla całego przemysłu sukienniczego. Nie można już było chustek tkanin wełnianych sprzedawać w Rosji ani w Chinach, a rodzina Moesów sprzedawała chustki i różne bardzo grube wełniane tkaniny w Chinach. Zatem nastąpił kryzys. I w związku z kryzysem wielu fabrykantów postanowiło lokować swoje fabryki na wschodzie Polski, na Podlasiu i Białostoczyźnie, ponieważ część z nich znajdowała się za granicą już rosyjską, a część w Królestwie Polskim, żeby uniknąć płacenia ceł i żeby ich fabryki mogły dalej funkcjonować. Z kryzysem i brakiem perspektyw w przemyśle sukienniczym starszy brat Christiana Augusta Moesa wyjeżdża do Łodzi, żeby spróbować swojego szczęścia w przemyśle bawełniano-lnianym. Na panoramy owych księżowskich młynów, a także fabryk, które pozostawił Karol Wilhelm Scheibler. I tutaj bezpośrednio z tymi plecami to największy aż do końca lat 50. budynek fabryczny w całej Polsce. Karol Wilhelm Scheibler doszedł do zatrudnienia 17 tysięcy pracowników u siebie w fabryce, więc wyobraźcie sobie, jaki to jest ogrom w porównaniu z 85, z którymi kończył swoją karierę Fryderyk Karol. Również tutaj widzimy pałac, ponieważ Łódź tak naprawdę dzieli się na tak zwane posiadła wodno-fabryczne, przy których różni fabrykanci budowali swoje posiadłości. I tutaj mamy pałac należący, który był prezentem dla córki Karola Wilhelma Scheiblera, Matyldy, i jej męża Edwarda Herbsta. Edward Herbst po śmierci Karola Wilhelma Scheiblera stał się dyrektorem owej fabryki i bardzo ładnie rozwijał dalszą działalność. Natomiast co jest ciekawe, te fabryki, co też widać w Choroszczy, były takimi małymi miastami w mieście, czyli miały swoje własne szkoły, fabryki, ulice, ogrodników, straż pożarną, którą sobie później zobaczymy, a także szpital. Oczywiście sytuacja z posiadaniem szpitali była regulowana przez Cesarstwo Rosyjskie. Musiała być odpowiednia liczba łóżek szpitalnych na całym. Widzimy właśnie szpital wybudowany przez Karola Wilhelma Scheiblera. A z takich ciekawostek jest to, że w tym szpitalu pracowała pierwsza w Królestwie Polskim kobieta lekarz, która skończyła Sorbonę, pochodziła z Warszawy i wróciła do Polski i nikt jej nie chciał zatrudnić, ponieważ kobieta lekarz była czymś nie do pomyślenia, prawda, żeby kobieta mogła wykonywać taki zawód. I ktoś jej poradził w Krakowie, żeby przyjechała do Łodzi. Że być może Łódź, która się bardzo szybko rozwija, która nie ma kompleksów, gdzie ludzie troszeczkę inaczej patrzą na rzeczywistość, że może jest dużo bardziej nowoczesnym miastem, że może tu warto spróbować znaleźć pracę. Przyjechała, Karol Wilhelm Scheibler ją zatrudnił, jako że
większość pracowników fabryki były to kobiety, to Zofia Garlicka, bo tak się pani doktor nazywała, zajmowała się sprawami ginekologicznymi i dermatologicznymi. Każda z pań musiała mieć odpowiednie książeczkę lekarską i ona bardzo szybko stała się nam koordynatorem oddziału właśnie ginekologii i dermatologii, a następnie założyła swoją własną, swój własny gabinet przy ulicy Piotrkowskiej i już w Łodzi spokojnie się osiedliła i mieszkała do końca swojego życia. Karol Wilhelm Scheibler zaczyna tworzyć tak naprawdę małe miasto w mieście. Jego przedsiębiorstwo jest absolutnie samowystarczalne i on nie czeka na jakiekolwiek decyzje, dotacje, pieniądze z zewnątrz, tylko inwestuje, tylko rozwija, tylko sprowadza to wszystko, co jest najnowsze i co się pojawia w przemyśle włókienniczym, a także w rozwoju technologii, nie tylko w Europie, ale również na świecie. Co warto zauważyć, takich posiadeł wodno-fabrycznych w Łodzi jest około 200. Scheiblera jest zdecydowanie największe i posiadał on 1/5 powierzchni całego miasta. Było to tak naprawdę osiedle zamknięte, w którym pracownicy fabryk innych fabryk nie mogli bez specjalnych przepustek wchodzić do środka. Pracownicy fabryki Scheiblera mieli szereg przywilejów, ale również szereg zakazów i nakazów. Nie wolno im było pić alkoholu, nie wolno było również palić papierosów, zwłaszcza na terenie zakładu, ponieważ pożar w fabryce bawełny wyglądał w ten sposób, że pyłki bawełny unosiły się w powietrzu. I w momencie, kiedy zaczynał się pożar, powstawała ściana w zasadzie ognia, to było niezwykle niebezpieczne dla pracowników, zatem palenie papierosów było absolutnie zakazane. Co jest ciekawe, za kary za palenie, papierosów bądź picie alkoholu powstawały domy, był utrzymywany dom kultury. Czyli i ten dom kultury całkiem nieźle działał. Robotnicy wystawiali różne przedstawienia, również teatralne, nawet pobawili się raz na Szekspira. Zatem jak widać, tych kar nie mogło być aż tak mało, jakby się wydawało. Również, co warto zauważyć, w budynku fabrycznym, tym, o którym wspominałam, że jest największym budynkiem fabrycznym w Polsce, pierwsze, co było zakładane, to była zakładana instalacja przeciwpożarowa, prawda? Czyli tu mamy wieżę ciśnień. Wieża ciśnień służyła do tego, że znajdował się na górze zbiornik z wodą, która była grawitacyjnie rozprowadzana po wszystkich piętrach, czyli w momencie, kiedy pożar się zaczynał, można było próbować przynajmniej zgasić go dosyć szybko. I każda również posiadłość fabryczna w Łodzi posiadała swój własny budynek straży pożarnej i swoją własną brygadę strażacką. Również budynek jest zakończony wieżą, tak żeby można było obserwować jak największy obszar zabudowań i w miarę szybko ów pożar przechwycić. Za budynkami fabrycznymi znajdowały się mieszkania dla strażaków, a także stajnie, także strażacy byli w zasadzie dostępni przez 24 godziny na dobę i nie musieli nigdzie z innych obszarów miasta przemieszczać się, żeby zdążyć do pożaru. Była to jedna z lepszych łódzkich oddziałów straży pożarnej fabrycznej, gdzie zdobyli oni nawet srebrny i złoty medal na różnych zawodach ogólnoświatowych strażackich. Karol Wilhelm Scheibler przybywa do Łodzi z dokładnie z takim samym majątkiem jak Fryderyk Karol Moes, czyli z 14 tysięcami rubli. I zaczyna swoją przygodę z Łodzią właśnie w tym miejscu, gdzie powstaje jego pierwsza fabryka nazywana Centralą, a także wydzierżawia on od miasta ogrody. Ogród dzieli na dwie części. Jedna część jest prywatna, druga przeznaczona dla robotników. Był to ogród założony w stylu angielskim, nazywany był bardzo długo czas w Łodzi, po prostu nawet jeszcze przed II wojną światową, ogrodem angielskim, gdyż nie usunięto starych drzewostanów Puszczy Łódzkiej, tylko otworzono park z zachowaniem tego krajobrazu, tych 400-500 letnich drzew, gdzie wiele zabytkowych dębów nadal pamięta jeszcze czasy grubo przed Łodzią fabryczną.
Natomiast o czym warto wspomnieć, to że Karol Wilhelm Scheibler, który stał się drugim najbogatszym obywatelem Królestwa Polskiego po Ludwiku Cronenbergu z Warszawy, który był bankierem, często pisał o nim prasę, ponieważ interesował się wieloma dziedzinami techniki, nazywany był również diabłem, bo jako pierwszy przedstawił mieszkańcom Łodzi węgiel, bo przedtem paliło się w piecach wyłącznie drewnem, a on również przywiózł węgiel, zaczął go szukać, zaczął opalać nim swoje fabryki. Tak również czasami były to w momencie, kiedy już stał się dosyć majętnym obywatelem poniekąd polskim, bo on bardzo sobie ukochał kulturę polską i dosyć dużo łożył na polskich pisarzy. Zatem śmiano się z niego w warszawskiej prasie, że w swoim ogrodzie prywatnym hoduje kapustę. I to wynika troszeczkę z nieznajomości technik ani przemysłu, ponieważ on się nie wstydził swojego pochodzenia. Pałac postawił sobie nie jak francuska burżuazja z daleko od swojej fabryki, ale wręcz przy samej fabryce, także na pewno przeszkadzało to w spokojnym życiu, bo hałas był słyszalny przez całą dobę. Ale te rośliny były mu potrzebne, ponieważ to były czasy, kiedy barwniki chemiczne nie były jeszcze znane i trzeba było kolor tkanin uzyskać poprzez hodowane rośliny. A hodował faktycznie kapustę, była to taka specjalna odmiana z Indii, żeby osiągnąć bardzo piękny niebieski kolor. Bo my patrząc na te stare zdjęcia, gdzie widzimy czarno-białe panie ubrane szaro-buro, to tak nie było. To byli ludzie, którzy przyjeżdżali ze wsi, gdzie kultura tych ludowych strojów wełnianych, bardzo kolorowych, była rozpowszechniona, więc kluczem do sukcesu było produkować kolorowe tkaniny. Im ktoś miał trwalszy, lepszy kolor, lepszy wzór, tym lepiej ta tkanina się sprzedawała, o czym świetnie wiedział Scheibler, więc oprócz tego, że znał się na maszynach, na biznesie, to również był bardzo dobrym ogrodnikiem, gdzie jego żona Anna z Wernerów również męża w tym wspomagała. I w tym parku dla mieszkańców Łodzi utworzony był później palmiarnia, gdzie Anna Scheibler hodowała sprowadzone z całego świata rośliny. Wiemy to z zachowanej korespondencji, miała dosyć duże problemy, bo nie zdawała sobie sprawy jeszcze wtedy z różnych niuansów botanicznych, że rośliny też mogą być różnopłciowe, niektóre jej się nie chciały mnożyć bądź owocować. Zatem korespondowała z wieloma botanikami na całym świecie, żeby zdobyć informacje, jak owe palmy jak najlepiej hodować. Część parku, w którym my się znajdujemy, jest to część dla pracowników, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, Scheibler wiedział, że robotnik, który będzie zadowolony, który będzie miał dostarczone różne, oprócz miejsca do pracy, do nauki, to również ten element rozrywkowy był istotny, czyli był dom kultury, ale także był park, w którym znajdowała się scena z orkiestrą, gdzie co poniedziałek po południu odbywały się tańce. Również tu w tle widzimy domek ogrodnika, gdzież park zatrudniał ogrodników, a także na wodnym rynku, w którego pobliżu się znajdujemy i na którym znajduje się centralna fabryka, ta pierwsza Scheiblera, znajdowało się miejsce do różnych zabaw, targów i jarmarków, gdzie stawał cyrk, czyli taka nasza najpopularniejsza rozrywka pradziadków, a także bardzo szybko po pojawieniu się kinematografii, ten kinematograf w Łodzi kilka miesięcy później po premierze Braci Lumière pojawił się w Łodzi i również tutaj na wodnym rynku pierwsze premiery w takich namiotach, które były nazywane wtedy bałaganami z czerwonymi flagami, odbywały się krótkie pokazy filmów, które były kręcone w Łodzi, bo one się bardzo cieszyły wielką popularnością, te elementy tego życia fabrycznego, co nam się dzieje. Robotnicy wychodzą, robotnicy maszerują, maszyny pracują i to się wszystkim bardzo podobało. W latach 60. pojawił się nowy problem dla łódzkiego przemysłu, który rozwijał się bardzo szybko i z każdym dziesięcioleciem liczba mieszkańców Łodzi się podwajała, czyli rosła w ciągu geometrycznym. Pojawił się problem z transportem. W Łodzi nie było kolei, trzeba było wozić wozami do Rokicin, żeby do kolei warszawsko-wiedeńskiej podłączyć wagony i wysłać towar, a także odebrać materiał stamtąd. Było to jednak trochę dużo kilometrów, było to dosyć dużym problemem logistycznym. Zatem fabrykanci, nie czekając na pieniądze z Petersburga bądź Warszawy, założyli tutaj spółkę akcyjną i postanowili za własne pieniądze wybudować nitkę kolei łączącą Łódź właśnie z warszawsko-wiedeńską koleją.
A jako, że Karol Wilhelm Szenby był głównym inwestorem, wymyślił sobie, że główny dworzec Łodzi będzie właśnie tutaj na Księży Młynie. Na co nie chciało się za bardzo zgodzić miasto, bo mimo wszystko nie jest to centrum, nie jest to dobrze połączone logistycznie, zatem główny dworzec powstał jednak w innym miejscu, był to dworzec Łódź Kaliska, później Łódź Fabryczna. A Karol Wilhelm Szenby miał swoją własną nitkę kolejową, która biegła od owej kolei, przebiegała przez teren zakładu, a także wzdłuż owej nitki postawiono magazyny, prawda? Czyli to wszystko, co było wyprodukowane, a także towary przyjeżdżały sobie tutaj wagonikami, były ustawiane tak, żeby szybko opanować problemy logistyczne. Karol Wilhelm Szenby, jak to już wspomniałam, że dzielnica, w której mieszkali robotnicy, była zamknięta i innym robotnikom nie wolno to było wejść bez specjalnych przepustek, również pomyślał o problemach aprowizacyjnych swoich pracowników. A były to lata, w których nie szło się do sklepu spożywczego i kupowało kilogram mąki i kawałek mięsa, tylko zakupy spożywcze robiło się głównie na targowiskach. Targowiska były miejskie i były one w kilku miejscach, nie były one wcale blisko od owych zakładów, co było pewnym problemem. Zatem Karol Wilhelm Szenby postawił sklepy dla swoich pracowników. W tych sklepach można było kupować towary, które sprytny fabrykant sam produkował, gdyż pomyślał, że może założy plantację ziemniaków, plantację buraków cukrowych, a także zacznie hodować świnie i krowy oraz kury i jednocześnie był to dla niego dodatkowy zysk, ponieważ sprzedawał produkty, które produkował własnym robotnikom w swoim sklepie. A co gorsza, niestety, płacił im część wynagrodzenia w bonach, które można było realizować tylko w jego własnym sklepie. Było to absolutne uzależnienie robotnika od miejsca, w którym pracował. A czy było to korzystne, czy nie, to jest trochę trudno ocenić, gdyż no, mimo wszystko wielu robotników bardzo chciało pracować w tych zakładach, ponieważ jednak element opieki i zaopatrzenia był wtedy potrzebny, nawet w tej formie, która nam się w tym momencie wydaje mocno ułomna. Karol Wilhelm Szenby stworzył również szkołę techniczną dla swoich pracowników, a także dla ich dzieci. Także dzieci uczęszczały tutaj do tej szkoły. Szkoła była bardzo popularna, uczyła rzemiosła, zawodów technicznych, oczywiście języka rosyjskiego, języka polskiego. A na początku była maleńkim budynkiem, który z czasem rozrastał się w gigantyczną budowlę. Karol Wilhelm Szenby wybudował też dla kilku tysięcy pracowników swoich fabryk domy mieszkalne, zwane familiakami albo famułami. Domy te posiadały też bogate zaplecze, na które możecie spojrzeć. To były budynki, które oczywiście przechowywano węgiel lub inne materiały opałowe, ale także na szczytach znajdowały się pralnie i suszarnie plus magle. I także zewnętrzne toalety, bo jeszcze w połowie XIX wieku naturalnie nie były one skanalizowane. Ogródki, za domami mieściły się ogródki, w których można było sobie uprawiać albo kwiaty, albo co częstsze owoce bądź warzywa potrzebne w domowej kuchni.
Wilhelm Schäuble przez całe swoje życie inwestował i rozwijał swoje bawełniane imperium i co bardzo ważne, zadbał o spadkobierców, ponieważ po nim dyrekcję zakładów przejął Edward Herbst, który ożenił się z córką jego Matyldą. Również następnie Karol Wilhelm Junior Schäuble zajął się zarządzaniem firmy. Nie bez wpływu była też żona Anna z Wernerów, która bardzo pięknie pomagała fabryce się rozwijać. Co warto wspomnieć, zaczynał on z 14 tysiącami rubli, natomiast w momencie jego śmierci majątek spółki wynosił 14 milionów rubli, czyli z 14 tysięcy zrobił 14 milionów rubli. Natomiast w kilku następnych latach wartość spółki wzrosła do 25 milionów. Była to pierwsza spółka akcyjna na terenie Królestwa Polskiego z obcym kapitałem, co też jest zupełnie inna forma funkcjonowania. Podczas I wojny światowej oczywiście, jak każda polska fabryka, miała problem, ponieważ Niemcy zabrali sprzęt potrzebny do prowadzenia działań wojennych, sporo uległo zniszczeniu. Natomiast po I wojnie światowej, w czasach kryzysu, fabryka połączyła się z innym przedsiębiorstwem sąsiadującym tutaj niedaleko, czyli z zakładami Gromanów i powstało Zjednoczone Przedsiębiorstwo imienia Schäublerów i Gromanów, które było zdecydowanie największym zakładem pracy w ogóle w II Rzeczpospolitej.